Koleżanki i koledzy, bardzo serdecznie Was witam na czwartkowym spotkaniu z książką. Ta książka jest szczególna. Wydały je dwie oficyny. Chcę Wam powiedzieć, że to była praca dosyć długa. Jak spojrzycie w tą książkę, no to przecież tam indeksy prawie stanowią jedną trzecią tej książki. Setki nazwisk, często oczywiście nie brzmiących tak z języku łacińskim po prostu, więc było to duże przedsięwzięcie. Przedmiotem promocji dzisiaj jest książka wyjątkowa. Nie tylko ze względu na swoją grubość, prawda? Jedna z najgrubszych książek wydana przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, ale także ze względu na jej treść i charakter. Jest to bowiem kalendarium II wojny światowej. Myślę, że to będzie szeroki krąg osób, które będą z tego dzieła korzystały i proszę Państwa będą korzystały z wielką satysfakcją, z wielkim pożytkiem. Tak? Dlaczego proszę Państwa? No bo to dzieło powstało w efekcie wieloletniego wysiłku trójki niezwykle doświadczonych badaczy. Czuję, że dla nas autorów była to największa satysfakcja, że mogliśmy w nowy sposób spojrzeć na wojnę, w nowy sposób przedstawić jej ideologię, w nowy sposób przedstawić politykę i przedstawić stronę wojskową II wojny światowej. To kalendarium to nie tyle kalendarium, co bardziej leksykon i encyklopedia. Tam znajdziecie Państwo wszystko, co dotyczy II wojny światowej. Miejscowości, oddziały, daty. Ktoś, kto się interesuje II wojną światową, mając w rękach tę książkę i umiejąc analizować wydarzenia, które miały miejsce, wyciągnie bardzo dużo z tego dla siebie. No właśnie, jako element warsztatu badacza, prawda, i dydaktyka, myślę, że to jest bardzo ważna i bardzo potrzebna publikacja. No każdy, powiedzmy, z badaczy, a szczególnie II wojny światowej, no po prostu musi to mieć.